Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed drugą rundą eliminacji Ligi Mistrzów. Ze mną trener Legii Hengberg oraz zawodnik pierwszego zespołu Iñaki Astiz. Jest również pani, która pomoże w tłumaczeniu. Zapraszamy do zadawania pytań. Welcome to the press conference before the second qualifying round of the Champions League. We welcome the coach, Mr. Hengberg, and the player of Legia Warszawa, Iñaki Astiz. Please ask your questions. Hello, coach. Kacper Ruszczak, Legia.com. I've got two questions from Twitter for you. First, are Champions League qualifications are more important to you right now, or are you not going to belittle any game? More important than Ekstraklasa? We would like to do as well as we can in every game we play. There's been a few years since a Polish team have played in the Champions League. So of course, if we can qualify, it would be a dream and fantastic for everybody, not only the players, the staff, this club, but for the whole of Poland. So I think if we can get into the Champions League, it would be fantastic. At the same time, when we play extra class matches, we would like to win them as well. Yes. Pierwsze pytanie dotyczyło ważności meczów Ligi Mistrzów. Czy dla trenera mecz kwalifikacyjny do Ligi Mistrzów jest ważniejszy niż mecze Ekstraklasy? Pan trener odpowiedział, że oba rodzaje rozgrywek są równie istotne. Oczywiście zawsze drużyna stara się grać jak najlepiej. Od dawna też żadna polska drużyna nie dostała się do Ligi Mistrzów, dlatego byłoby świetnie, gdyby udało się to Legii Warszawa i byłoby to wielkie wydarzenie zarówno dla piłkarzy, jak i wszystkich pracowników klubu, ale również dla całego polskiego futbolu. Niemniej jednak również mecze Ekstraklasy są dla drużyny bardzo istotne i starają się zawsze je wygrać. Okay. And one last question. Is there a chance for Duda, Radovic and Sa play together at the expense of one defensive midfielder? There's always a chance. But I said I answered this question a couple of times before. When we have the ball, we have 11 offensive players. When we don't have the ball, we have 11 defensive players. So I don't know really where the defensive midfield player come into the question, but we are looking to find the right balance, looking to find the team with the highest potential who can play to the best with the players we have. We have many options. I'm very happy with that. Many, many good players. And we will, of course, see. We can play with one team tomorrow. We can play with another team next week. We can play with another team on Saturday. This is not static. It develops and it changes. And we are always looking to see what is the best solution, who's going to be best together. So there might be a possibility that the three of them can play together, but we will see. Drugie pytanie dotyczyło możliwości zamienienia jednego z zawodników pomocy składem, w którym graliby razem ze sobą Duda, Radovic i Sa. I pan trener odpowiedział, że oczywiście wszystko jest możliwe, należy zachować odpowiednią równowagę. W momencie, kiedy drużyna jest przy piłce, ma wtedy 11 zawodników w ataku. Kiedy nie ma piłki, ma wtedy 11 zawodników w obronie. Jest wiele możliwości stworzenia składu, różne składy są możliwe i kwestia ta nie jest wcale statyczna. Dla pana trenera jest to świetna możliwość zamiany zawodników i posiadania tak szerokiego składu i wszystko oczywiście jest możliwe w tej kwestii. Prosimy o kolejne pytania. Tutaj proszę. Konrad Förster, Sport.pl. Pytanie do obu panów. Przed rokiem Legia w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów mierzyła się z walijskim The New Saints. Ja chciałem zapytać, na czym będzie polegała różnica w mierzeniu się z oboma tymi zespołami i czego możemy się spodziewać w jutrzejszym meczu po podróżnie gości. The question was about the second qualifying round of the previous edition of the Champions League. Then Legia played against the New Saints. And the question is about how different it's going to be play against the team from Wales and the team that you are playing this year. I think in terms of the way they play, the style they have, I've not analyzed New Saints in detail, but of course we know quite a lot about Patrick. And a similar type of football of play. We will of course look into play the way we will to be to our best capabilities. I think they are
different to if we play the Eastern European team from it would have been different. So I think it's more known to us, this type of football. It's not too different to the football we play in Ekstraklasse. A little bit physical play and can be direct, but this team won the league in Ireland, so they are a team that are normally dominating games. They normally attack, they normally win matches. But of course, now when they play us, we expect them to maybe play a little bit differently and maybe are forced to play a little bit differently. So it'll be interesting to see how they adjust, what they do, and how they will come into this game, because this will be a different game for them than they are used to. At the same time, I think it could also be a little bit different game for us. So it should be an interesting game. Pan trener nie analizował spotkania z The New Saints, ale wie wiele na temat St. Patrick's. Obie drużyny mają podobny styl. Legia będzie starała się grać również w podobnym stylu, jak najlepiej i na pewno na 100% swoich możliwości. Styl gry zespołu jest na pewno inny niż gra zespołów z Europy Wschodniej. Jest to styl znany Legii, podobny troszeczkę też do stylu gry w Ekstraklasie. Drużyny te najczęściej atakują, starają się dominować na boisku, ale Legia postara się zmusić ich do gry troszeczkę w inny sposób niż dotychczas i na pewno będzie grać najlepiej jak potrafi. Jeszcze jakie to samo pytanie? Myślę, że te drużyny St. Patrick's bardziej trener i staff mają więcej informacji niż mi zawodnicy na razie. Myślę, że dziś i jutro będziemy otrzymać te wszystkie informacje, które będą nam pomagać na boisku. Wiemy, że to jest drużyna, które lubi pograć piłkę i przede wszystkim w meczach prowadzi gry. Także na razie nie oglądałem żadnego meczu. Myślę, że trenerzy mają, jak mówiłem, dobre informacje i będą robić wszystko, żeby mi być bardzo dobrze przygotowany na ten mecz. So we have more information about St. Patrick's and we know a lot about them. We will try to use this information when we play. The team likes to play football and they like to lead the game, but I guess the coaches have so much information and it's going to help us. Michał Wykrętowicz, Polskie Radio. Pytanie do Iñakiego Astiza. Iñaki, wychodzi na to, że jesteś jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w tej drużynie. Zaczynasz w niej kolejny sezon. Ja bym chciał się zapytać, jak widzisz Legię z perspektywy lat? Zaczynasz, tak jak powiedziałem, kolejny sezon. Czy to jest zespół, który z roku na rok robi postęp, czy Legia jest na przykład silniejsza teraz niż rok czy dwa lata temu? I jak byś ocenił, nie wiem, procentowo, przez swoje odczucia, szansę na przejście kolejnych rund, no i zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów? It seems that Mr. Astis is one of the most experienced players in Legia. And the question is, how you see Legia over time? Do they progress? And how do you assess the chances to qualify to the Champions League? Myślę, że Legia po roku się zmieni i zawsze idzie do przodu na dobrze. Odkąd jestem tutaj, wiele rzeczy się zmieniło. Wszystko, jak mówię, idzie do przodu, wszystko pozytywne. Się zmieniło stadion, warunki też do trenowania, sezon klubu. Myślę, że Legia teraz jest ta drużyna w Polsce, które prowadzi, powiedzmy, liga i jest najbardziej, który ma realne szanse, żeby zdobyć mistrzostwo. Ostatnie dwa lata tak było. I teraz ten procent, jak mówił pan o awans, nie wiem, my musimy skoncentrować się, skupić na siebie. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, żeby grać te eliminacje i jak mówiłem, każdy z nas, który skończy to na boisku, będzie robić wszystko, żeby awansować. Trochę mi trudno powiedzieć na ile procent, ale na pewno będziemy robić wszystko, żeby tak było.
So Legia changes and develops over time, and things are changing positively, both in regards to the stadium and the training conditions for the whole team. Now Legia is the leading team in Poland, so they have a real chance to win another championship and qualify. But first of all, we focus on ourselves, and we are well prepared to win the qualifications. But it's hard to guess the percentage, how much chance we have. Kolejne pytanie. Hubert Bugaj, TVP Sport. Dwa pytania. Pierwsze do trenera Berga. Coach, St. Patrick is in the middle of the season. You start on a Saturday. This is big advantage for your opponents? I think it's good for them to be in the middle of the season, to be better prepared for these games. At the same time, our break was very short. Eh? Mm-hmm. So with the 2 weeks from the final match against Lech Poznan to the first training day and the fitness test, you don't lose much fitness, you don't lose much football, and but it has given us a little bit fresher mentality and rest. So we've been training well in these games. We've been playing friendlies against Atlantis, Pogon, and Hapoel now. And with Arka as well, and with Savisha, which was not a friendly. And then, of course, we are well prepared. I think we've been more difficult if we had a month or 6 weeks break between, and coming into this game would have been different. But now we should be fine. So I don't think they will have a big advantage in that terms. I think we're quite even. To, że drużyna przeciwników jest w trakcie swojego sezonu, jest to dobrze dla nich, ponieważ są dobrze przygotowani. My mieliśmy bardzo krótką przerwę, tylko 2 tygodnie od ostatniego meczu z Lechem Poznań. W międzyczasie odbywaliśmy testy, ale zespół mógł odpocząć i odświeżyć się. Rozgrywaliśmy tylko mecze towarzyskie z Atlantisem, z Pogonią, z Hapoelem, Arką i na koniec już z Zawiszą. To już nie był mecz towarzyski. Jesteśmy dzięki temu dobrze przygotowani. Byłoby zdecydowanie gorzej, gdyby przerwa ta była dłuższa. Dzięki temu nasi przeciwnicy nie mają nad nami dużej przewagi. I pytanie do Iniakiego. Iniaki w zeszłym sezonie było bardzo blisko tego wymarzonego awansu do Ligi Mistrzów. W jakim elemencie ta dzisiejsza Legia przewyższa tą z zeszłego sezonu? W czym możemy pokładać nadzieję, że w końcu się uda? Last year the qualification was very close, and this year what element has improved to make us believe in the qualification more? Myślę, że szerok tymu przede wszystkim przegraliśmy tę okazję z Zabianu Zobacz te pierwsze 10 minut, bo straciliśmy 2 bramki. A potem wiadomo, że jest bardzo trudno, jeszcze strzelić 3 bramki, ta drużyna doświadczona jak Steaua Bukarest. Myślę, że w tym roku jesteśmy wiadomi z takiej rzeczy, że małe detale to jest ta różnica między Polską Ligą a Europą, że jakieś małe błędy i te przeciwniki nie będą mną, na pewno robią wszystko, żeby te małe błędy to wykorzystać, i to przede wszystkim musimy unikać, ale myślę, że drużyna, jak mówił trener, 11 zawodników atakują i 11 bronią, także myślę, że z tym aspektem jesteśmy dobrze przygotowani. Last year we lost in the first 10 minutes actually, as we lost 2 goals, and it was very hard to make it over. It was against Steaua Bucharest. This year I believe that small details are going to matter, and it's very different in Polish league, because small mistakes are often used, and then it's very easy to lose the game. So we need to avoid any mistakes. And as the coach said before, we have 11 players defending and 11 forwards, and we're going to do our best. Henning, is there any player from the St. Patrick's team which has stood out as the danger man from you? Yeah, they have some good players. They're a good team. They won the league in Ireland, and by playing good football, scoring a lot of goals. Number 8, we know he's played in Birmingham. He was a little bit unlucky with injuries, but he's a very, very good player, especially offensively. He's probably would have played at a higher level if it wouldn't been for injuries.
number 9 is a good striker, who scored 16 goals this season, I think. They are number 11 is a good midfield player as well. So we know they got a good team and like to play football. And of course we will treat them with every respect. At the same time, we are looking to play our football and be the best we can be tomorrow. And hopefully we go into this game looking to win and to dominate, and be interested to see when we play how the game will go on. But we are well prepared and look forward to the game. Jeśli chodzi o groźnych zawodników w drużynie przeciwnika, to na pewno jest to bardzo dobry zespół, który ma dobrych zawodników i gra dobry futbol. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na zawodnika numer 8, który bardzo dobrze spisuje się w obronie, gra w Birmingham, i zawodnika numer 11, który jest pomocnikiem. Wiemy, że nasi przeciwnicy lubią grać w piłkę, dlatego nie lekceważymy ich. Na pewno chcemy wygrać, będziemy się starali jutro grać jak najlepiej. Są jeszcze jakieś pytania? Pytanie do trenera jeszcze. Co prawda skończyły się Mistrzostwa Świata piłkarskie. Ja bym chciał się zapytać pana trenera, czy zauważył w trakcie mistrzostw jakieś ciekawostki trenerskie, rozwiązania taktyczne, jakieś specjalistyczne ćwiczenia, które chciałby przenieść tutaj na grunt legijny? Now the question about referring a bit to the World Cup, which has already ended. During the World Cup, did you notice any tactical solutions or maybe exercises for coaches that you would like to implement also in Legia? I think it's always important to look to see what the best teams and the best coaches in the world are doing, because football is always developing, always changing. I think what we saw in this World Cup was more of a defensive approach, more teams playing with the four and five at the back, five at the back, and more man marking. Holland maybe the best example of being cynical and playing to your strength instead of playing the total football that they and Johan Cruyff were famous for. So be interested, but they did this to win matches, not to win friends. And I'm sure when they play qualification games against lesser team, they will be back more to what they normally do. But for teams to be flexible tactically, I think we'll see more and more in the future. I think, but there are teams now who look more to how they can close the game and how they can we had Spain, who dominated football for the last 8 years before this, and with their type of football. And now you see teams finding systems and way of playing to handle that, with the defensive play, with counter-attacking play. And the next 4 or 5 years probably will be teams who will open up, teams who defend really, really deep and play on the counter-attack. So this is football goes in trends and always development. But it's interesting to see what the best are doing. And of course, we pick up things from the World Cup. We pick up things from Champions League. We pick up things from Europa League and from other leagues, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Because I think also the best, where the clubs develop, or where the football is developed the most, is within the clubs. And not always the top clubs, but clubs who are a little bit lower down, who needs to do something special to win matches, because they have to, otherwise they won't. So I think in the World Cup, we only see the top of the iceberg, the big development. And the thing is in clubs, in different leagues in Europe, in South America, yes, all over. So, but to see it in the World Cup stage, and it's good, yes. Ważne jest, aby podpatrywać najlepsze drużyny i trenerów, ponieważ piłka nożna stale się rozwija. W czasie Mistrzostw Świata wiele zespołów stawiało na 4-5 obrońców, na przykład Holandia. Wiele zespołów zamiast futbolu totalnego wygrywało mecze dzięki dobrej i elastycznej taktyce. Przez ostatnich 8 lat Hiszpania dominowała swoim stylem, a teraz drużyny stosują coraz to nowsze ustawienia. Często nastawiają się na kontrataki.
W ciągu 4 czy 5 najbliższych lat drużyny zapewne otworzą się i będą stawiać na kontratak. Ważne jest to, żeby obserwować najlepszych, na przykład Ligę Mistrzów, Ligę Europy, jak również Bundesligę czy drużyny z Ameryki Południowej, ponieważ piłka najbardziej rozwija się w klubach, które muszą pokazać coś szczególnego, żeby wygrać swoje mecze. Mr. Berg, your former teammate Roy Keane, just from an Irish perspective, is now number 2 at Aston Villa as well as Ireland. Can I ask you, number 1, do you think in your experience, is it workable to do both roles together? And secondly, did you ever see Roy Keane as a number 2 or did you always see him as a number 1? I think it is possible to do both jobs, but he needs a lot of planning and he needs a defined role. What he is expected to do at Aston Villa, what he is expected to do when he's with the Irish team. I don't think it's easy, and you can't work 2 full-time jobs. Both the Irish national team and Aston Villa are big clubs or big teams who needs 100% focus and attention. But if they can find other people to fit in and to find the proper job descriptions, then it's possible. I think Roy has got a fantastic experience. He's as a player, everybody know, and now he's been a manager for in several clubs as well, and gained even more experience. Sometimes where he did really well, and sometimes he didn't work out as good as maybe he'd hoped to. But this is football, you know. He's seen so many football matches. He knows the footballers. He knows the game. So I'm sure he will make big contribution both to Aston Villa and to the Irish team. And the second question was? Did you see him as a number 2 or was he always a number 1? Yeah, I think he has been the number 1 as a manager or a head coach. I can see him as a number 2 because he is an intelligent guy. He fits well in with the group. He was, when I was at United, he was the captain and the leader. And he fitted in with everybody. Of course, he was strong, he had his opinion, but he also knew when to how to relate to the others to get everybody going in one direction. And I think I'm sure he will be a good number 2 as well. Maybe sometimes they say number 2 is the best job in football because you can do all the same as number 1, but you don't have the pressure. But knowing Roy, I'm sure he would like the pressure as well. So I don't think that is a question. I think it's more like for him to work with group of footballers, he will enjoy. And I'm sure he's got a lot to contribute. Pytanie dotyczyło możliwości połączenia obu funkcji, zarówno w Aston Villa i w drużynie Irlandii. Na pewno nie jest łatwe łączenie obu takich funkcji. Obie wymagają 100% zaangażowania, ale możliwe jest wykonanie tego zadania. Czasem nawet praca w kilku klubach daje dużo nowych doświadczeń i można sobie poradzić z tym gorzej lub lepiej. Czasami są gorsze momenty, czasami przychodzą lepsze. Jeśli chodzi o to, czy widzę go jako numer 1, na pewno tak, pasuje świetnie do tej funkcji. Ważne są jednak relacje z innymi, z grupą i czasem lepiej jest być na drugim miejscu, wtedy nie ma się nad sobą takiej presji. Są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze 2 pytania do Iñakiego, też z Twittera. Iñaki, gdybyś dzisiaj dostał ofertę z Osasuny Pampeluna, w której właśnie pracę objął trener Jan Urban, rozważyłbyś ją? If you were offered by Osasuna Pampeluna, where trener Urban is now, would you accept it? W tym momencie nie. Jestem tutaj bardzo zadowolony. Jeszcze mam rok kontrakt. Będziemy walczyć o coś bardzo fajnego tutaj, także w ogóle nie pomyślałem o tym. At that moment I would say no, because I have a year's contract and I'm really involved in Legia and we have a lot of great things to do here. Jeszcze jedno pytanie. Z kim lepiej ci się gra w środku obrony? Z Kubą Rzeźniczakiem czy z Dosą Juniorem? With which player do you prefer playing in the mid defense? Dosa Junior or Kuba Rzeźniczak? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że się z każdym czuję się bardzo dobrze. Grałem kilka meczów w jednym niż w drugim i myślę, że się obojętnie z kim gram, czuję się dobrze. Także myślę, że nie wiem, najważniejsze, żeby
żeby drużyna wygrała, a potem to z kim gram, to, to jest jakby nie najważniejsze. It is hard to say. I feel good with both of them, but actually it does not matter much because the most important thing is that the team needs to win the game. Bardzo dziękujemy. O godzinie 18.00 Chciałbym zapytać trenera Berga o trzech najlepszych zawodników jego zdaniem tych finałów Mistrzostw Świata. I których i ilu zawodników, tych, którzy się bardzo wyróżnili w Mistrzostwach Świata, w finałach, chciałby mieć w Legii? The question is about the three best players of the World Cup, according to you, and who and how many of them would you like to have in Legia? Well, it's a difficult question because I've seen the Messi won the best player of the World Cup, and we know Messi is a fantastic player, maybe the best player in the world, but we also have seen him so much better than he played in the World Cup. So the best player in the World Cup, maybe Mascherano, an important player for Argentina. He was a key for them to get to the final with a block on Robben. He won so many tackles in midfield. He was very, very good. Neuer got the goalkeeper, but he also was fantastic. Not only saving on this line, but making sure that he stopped the balls from 25 yards out from his goal as well. And looked very, very solid. Rodriguez, the striker, Colombia, showed some really, really talent, but didn't play that many games. For players for Lega, it's difficult to say because we have a good squad. This is not a realistic question. I'm not gonna say which position we are looking most for players. I'm happy with our players. And if we can develop players who can play in the World Cup, then we'd be very, very happy. So I'd rather look at it this way, that in the next 4 or 5 years, hopefully we can see some players who's been in Legia going on and playing in the World Cups for Poland or for other countries. That would be fantastic. Jest to bardzo trudne pytanie. Zwróciłem uwagę na Messiego, który może został uznany za najlepszego zawodnika turnieju, ale grywał już lepiej. Był również Neuer, bramkarz, i Rodriguez z Kolumbii, który nie miał szansy zgrać zbyt wiele. Jeśli chodzi o zawodników, których chciałbym zabrać do Legii, to trudno powiedzieć. Mamy swój dobry skład i jestem z niego bardzo zadowolony. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mogli tak rozwijać swoich zawodników, by zagrali po prostu w następnym mundialu, i tak byłoby fantastycznie. Sorry, say again. Can you speak to the microphone? We know it's a two-leg tie, but yes. Would you hope or expect to do enough tomorrow night to put the tie to bed? I think in every game we would like to do as best as we can. But we'll see. We don't know how the game's going to go out. It might be a tight game, even way all the way through. It might be... We don't know. That is just to speculate. We will do everything we can to win the game, playing our best football the best we can. And then we know we got another game next week as well to qualify. There are two games, so we will not tell our tactics how we want to approach the game. But apart from, we will do our very, very best to win the game tomorrow, and we will do our very, very best to win the game next week. Yes. Jeśli chodzi o jutrzejszy mecz, chcemy zagrać najlepiej, jak tylko możemy. Trudno powiedzieć, jaki będzie wynik, jak odbędzie się mecz. Może być to również remis. Za tydzień czeka nas kolejne spotkanie. Na pewno będziemy się starali wygrać mecz zarówno jutro, jak i za tydzień. To teraz już zapraszam Państwa na trening o 18.00. Pierwsze 15 minut jest otwarte dla mediów, później zajęcia zostaną zamknięte. O godzinie 19.00 odbędzie się konferencja prasowa drużyny gości, o 19.30 ich trening i również 15 minut będzie do dyspozycji mediów. Zapraszamy.